Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy i na początku tego odcinka bardzo chciałbym Wam wszystkim widzom podziękować za tak fajny i pozytywny odzew pod i to YouTube'em i to pod TikTokiem. Naprawdę jest mi bardzo miło z tego powodu, że ktoś ogląda te odcinki i czerpie z tego radość, tak jak ja czerpię radość z nagrywania ich, szczególnie dla Was. A teraz już wracajmy do odcinka. Jesteśmy w grze God of War Ragnarok. Jak już tutaj pod koniec poprzedniego odcinka dowiedzieliśmy się, że winda nam nie działa, żeby dostać się do kuźni, aby uwolnić, co ja gadam, stworzyć broń do pokonania Heimdala, to jesteśmy tutaj z Brockiem. Musimy coś wypatentować, żeby... Stary Brock, wzywasz pomocą! Dobra, tutaj wszystkie łapacze snów ubite. Co my tu mamy? Strzynaczki. Pod strzynaczkami nic nie mamy. Tak. Reasumując, idziemy do kuźni stworzyć broń. I zobaczymy, co to ciekawego za broń. Okej, wygląda na to, że bramę otwiera tamto koło. Chętnie, żebyśmy mogli się tam dostać. Spokojnie, Brock, zaraz coś tutaj wykminimy. Nie ma jak się tam wspiąć. Rozejrzyj się. Może znajdziesz coś, co dźwignie ten dźwig. Zaraz coś znajdziemy, Brock stary, spokojnie. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tak profilaktycznie chcę wszędzie zerknąć. Aha. Tu trzeba cię podnieść. Lewiatana dobrze mieć przy sobie. Tadam. No, nareszcie! Zaczekaj, zaraz będę! Bracie, zauważyłeś, że krasnoludy w obozie dwa razy bardziej zaniepokoił widok Brocka niż twój? Wydawał się zaskoczony. Dobra, to teraz mogę obrócić korbę i zatkać tamten gejzer. No to dawaj. Daj sygnał, jak będziesz gotowy. Teraz. Jezus, mamiki. Wznosi się! Musimy je zatrzymać w jednej chwili, rozumiesz? Obróć. Mówisz, masz. Ale co w jednej chwili? Przepraszam bardzo. Hejże! Ja obsługuję korbę! Ty się zajmij resztą! Rozejrzyj się! Znajdź lepsze miejsce! Jesteś zbyt dobry! A, obiecujące! Ale co ja mam tu zrobić? Znowu obróć! Tak jest! Zagadka. Jeszcze raz. Tak jest. Nie, czekaj. Powtórz. Jakaś przedziwna zagadka mnie tu czeka. Przejście dalej, okej.
Ejże! Ja obsługuję korbę! Ty się zajmij resztą! Musimy znaleźć inne miejsce. No domyślam się, Mimirku, że musimy znaleźć inne miejsce. Tylko muszę wykminić, które miejsce naprawdę jeszcze. Dobra, jedziemy na górę, chłopie, czekaj, tu już, dawaj. A, zagadki z samego rana. Co? Nie wjedziemy na górę? Wjedziemy na górę. No na pewno nie bez powodu tutaj mogę się dostać. Tylko czy coś ja tu mogę zrobić? Tam jest przejście. Jakimi ninami? No dobra, zrobiliśmy sobie przejście. Fajnie. Co tutaj mamy? Wybuch Atlasa. To jest nemejskie zmiażdżenie, a wybuch? Sprawdzimy sobie wszystkie ataki po kolei, jakie będziemy mieć później. Będziemy sobie upgrade'ować. Skrzyneczki nie odpuścimy. Dobra, co ty tak... Chyba nas widział. Rozbiorę cię na części pierwsze, a twoją skórę suszę tam Kratosowi. Daj im nauczkę. No i dobra, winda możemy jest. Możemy pojechać do kuźni. Chodź, pani czeka. Hej, mam dla ciebie kolejną zagwozdkę. Co się tym bardziej powiększa, im więcej z tego upływa. No pomyślmy. Zapewne coś abstrakcyjnego. Apetyt? Nie, to nie to. Głowa się głowi. O, ale z ciebie mądrala. Gamoń. Czyli możemy sobie zejść teraz fajnie, bezpardonowo na dół. Zaraz pewnie wyskoczy nam jeszcze jakiś stwór. No i płoda. Idziesz? Doczekajmy na Broka. Małe nóżki wolno biegają. A ja wam życzę smacznej kawusi. Uuu, ale rzeźko! Chyba złapię trochę dla pani. Trochę czego? Wiatru? Nie, baranie! Od głosu wiatru! Gdzie jest ta pani? Patrz i ucz się. Widzisz? Krasnoludzka magia opiera się na tym, co nienamacalne. Związku między tym, co można i czego nie można dotknąć. Chodzi o zrozumienie. Zrozumienie czego?
Natura danej rzeczy jest dużo ważniejsza niż jej postać. Jakie normalnie przemyślenia tutaj od Broka dostajemy. Było bardzo, ale to bardzo głębokie. No i dzień dobry. Czuję kłopoty. Pamiętaj, kiedy przyjdzie pora białego zimna, czy jak to tam biało. Dobra, żyć, korzyść, korzyśko. Pani Kuźni. Nie ma istoty bardziej magicznej od niej. Czekałem na szansę, żeby się z nią spotkać, odkąd zacząłem sięgać Nixom do kolan. Ale z Indri nie chciał się zgodzić. Twierdził, że niby jestem nieokrzesany. Ale dziś w końcu nastąpi wielka chwila. Aż mam gęsią skórkę na halucach. Mój Broku, nigdy nie mówiłeś z taką czcią. Denerwujesz się? Co? Stul pysk! Nie, nie się! Jak zwykle, bardzo przyjazny Brok. Dobra, no to chodźmy do pani kuźni. No dalej, obróć tę korbę! Tu działa! Korba. To nie działa. A? Co znowu tym razem? Z drogi, niech no spojrzy. Proszę! Baw się dobrze. Możesz, kurwę. Czy ja muszę w tym cholernym mieście wszystko naprawiać sam? Będę potrzebował kilku rzeczy. Za mną. To Dobra. Miejsce jest w strasznym stanie. Brak poszanowania i tyle. No, ale zastanawiam się, co jest. A sztopór musi dać buziaka tamtemu materiałowi. Da. Takiemu srebrnemu i szpiczastemu. Połapiesz się. Co? A pani, co takiego robi? Co robi? Wkrótce się tego dowiemy, nie? Ale wiem jedno. Jeśli będziemy mieli szczęście, da nam swoje błogosławieństwo. Nie rozdaje go na lewo i prawo, ale jak już pobłogosławi broń, to ta broń nie ma sobie równych. Topór? Nie, to było zgoła inne i bardzo pojebane przedsięwzięcie. Brok, może kurczaczki, kiedyś ci o tym opowie. Dobra, czy ja coś muszę zrobić, czy muszę poczekać, aż on będzie napierdzielał w to kowadło tam i w ogóle, nie wiem, nie znam się na tym. No, dobra. Czyli to muszę zgarnąć. Kawałek kamyczka. Kratos zacznie się bawić w jubilerkę. Coś czuję, że ta nowa broń będzie powiązana z tym tutaj oto rozłupem w szczelinie, kurczę. Hej, jako jedyna poznała się na moich wysublimowanych żartach. Równa z niej była babka, ale facetów nie umiała. Ej, no nie przesadzaj. Popatrz na Kratosa. Teraz potrzebuję kawałka materiału z brązu. Tego przy tym rozwalonym drewnie. Dawniej za wszelką cenę starałem się udowodnić, że jestem najlepszy. Harując jak dziki osioł. Teraz już nie tak się spinam. Nauczyłem się działać w swoim tempie. I wysilać się tylko wtedy, kiedy gra jest warta świeczki. Na przykład, żeby pokazać się pani od najlepszej strony. Najewidentniej chcę jej zaimponować. Normalnie miłość unosi się w powietrzu. Wow, capie! Wyjątkowo szybko się poddałeś z tą zagadką. Nie poddałem się. Powiększa się, kiedy z niego ubywa, tak? Zgadza się. Jasne. To pragnienie. Nie. Jak nie, jak tak. Pragnienie rośnie, kiedy ubywa tego, czego się pragnie. No dobra, to kiepska odpowiedź, ale znasz lepszą? Tak łatwo tego ze mnie nie wyciągniesz.
Czyli możemy iść tutaj do tego? Dobra, bierzmy się do roboty. Zakręcimy jeszcze jedną korbą i lecimy do kuźni. No to... Nie widzę kuźni. Nie widzisz postaci kuźni, ale nic nie szkodzi, bo my zmierzamy ku jej naturze. Przez sekundę prawie go rozumiałem. Gotowe! Obracaj! No to sprawdźmy. Idziemy do tej kuźni, zajedziemy. Pod wodę? Gdzie jest kuźnia? Płynie tu. Czyżby to była ta pani? No wygadana jest, nie ma co. No i wzięła zajmowała nam plecaczek. Czyli to będzie takie tworzenie broni. Nene. No, to już tu chapnie dzida. Brakuje jednego składnika. Krwi Boga. Wystaw rękę. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Tylko żeby nam całej ręki nie upierdzielił, bo to jest zawsze daj palec, a... No dobra, była w miarę delikatna. Omega. Proszę, ciekawa to będzie ta broń. Mi się to podoba. Fredr, zapomniałbym. Pani, będziemy zaszczyceni, jeśli go pobłogosławisz. Czy pani... Halo? Halo? Co do chuja? Jakby w ogóle mnie nie widziała. Syrena nie komunikuje się z naszym ciałem. Tylko z cząstką duszy. Z tą cząstką, której nie masz. Oj, to było smutne. Kurwa! Niech cię, Sindri, ty kłamliwy skurwielu! Wiedziałem. Umarłem. Jestem martwy! Czego, kurwa, chcesz? Błogosławieństwa. Wiem, ale ta, która mogła go udzielić, spierdoliła w wodorosty! Potrzebuję błogosławieństwa mistrza kowalstwa. Co? Nie, nie, ja tam gówno mogę. Nie. Moja dusza nie jest kompletna.
błogosławieństwo będzie nieważne. Walić duszę. Ma natura dokonanego czynu, nie forma. Dawaj, Brok, nie gadaj. Dobra. Dziabnij to raz a porządnie. Niechaj ta broń nie chybia cen. Niechaj prowadzi ją mądrość. Niech zazna spokoju, gdy spełni swą rolę. No, jak zwykle wszystko na silinę. Wróćmy do domu. Tak jest. Zdajesz sobie sprawę, że nie zostawię cię z tą włócznią, dopóki jej nie wypróbujesz? O, jak patrz, mamy ochotników. Ej, ej. To tak też nią można. Rozumiem, że nie pierwszy raz cierszysz włócznie. To pierwsza broń każdego Spartanina. No to nic! Wracamy do starych, dobrych czasów. Sam nie byłbym tego bardziej niepokojący. Zarąbista jest ta włócznia. Rzucaj ile wlezie! Rauchów się podzieli! Aż mnie zatrzęsł! Spełnia twoje wymagania! Sprawdza się! Zarąbista jest to włócznie, panie! Już prawie! Wygląda na to, że włócznia Draupnir sprawdza się w walce. Zobaczmy, czy pomoże nam się też stąd wydostać. Zarąbista jest to włócznia, panie. To bierzemy przykład z młodego. Nie, no świetnie. Posłuchaj, dziękuję za to, co powiedziałeś. Dobrze jest mieć przyjaciół, kiedy okazuje się, że twój brat to śmierdzący kłamca. Jestem pewny, że chciał cię tylko chronić. To nie jego decyzja. Kiedy ktoś ginie, ma prawo się o tym dowiedzieć. Uszy do góry, Brok. Każdy czasem ginie. Niektórzy nawet kilka razy. A pal to wszystko licho. Musimy dokończyć sprawdzanie mocy włóczni. Chodźmy. Tak, ja chcę poznać jej maksymalny po prostu zakres. O, ja cię sunę! Pełno tu gniazd tych latających ślepiów! Przygotuj się na machanie włócznią! Góra, z lewej! Gniazdo! Rozwal to gniazdo! Za tobą, bracie! Które gniazdo? Pozwól się tego gniazda, bo zaraz ślepia opanują tę krainę! A tutaj są gniazda. Dobra. Thank you.
Nie opierdalaj się! Tylko rozwal to paskudztwo, zanim wylezie ich więcej! Dasz coś jeszcze? Prosił się? Nie widzisz, skąd się wydostają? Rozpisz to wreszcie! No przecież już kurczaczki. Bicie w łucznie coś takiego to niezawodny sposób na błyskawiczną zmianę sytuacji. Podoba mnie się to. Nie wiem jeszcze, co ten drugi atak robi, ale... Zaraz do tego dojdziemy. Zgadujesz dalej, makówko? O, no dobrze. Powiększa się, gdy tego ubywa. A, ciekawe, czy to czas? Bo im bardziej odsuwasz się od zdarzeń, tym większe pole zajmują w twojej pamięci. Nie, po namyśle to jednak bzdura. Nieważne. To włócznia jest mega dobra. Dobra, co nam tutaj wyskoczy na przetestowanie? Ślepia przejmują kontrolę nad niewolnikami. Trzeba je wytłuc. To dla ciebie! Zbyt się boisz, żeby ze mną zacząć? Idzie banko! Świetna robota! No, to było dziwne. Co to jest? Nasza kolejna lekcja. Gotów na kolejną lekcję? Widzisz tamto ustrojstwo? No. Zajmij odpowiednią pozycję i rzuć w to włócznią. Śmiało! A więc tak to działa. Nie widzę tu żadnych słabych. Wszystko sprowadza się do znalezienia właściwego kąta. Mówię ci, stoisz za bardzo z boku. Czyli nie jesteś stąd. To może z dołu. Należy ci się pochwała. A czy ja mogę tędy jeszcze przejść? Ach, nic z tego. Co nic z tego? Nie przejdę tędy? Nie przejdę. Dobra. Czy idziemy tam po ten pył światów? Żyćko się przyda. To pewnie jeszcze z którejś konkretnej strony, nie? To jeden z pomiotów w kocicy! Złap go! Teraz! Dla ratatoska wszystko. Świetnie! Udało ci się! O, witam! Wybaczcie, nie chciałem was przestraszyć. Bez owo. Dobrze. Router żołnierza. Aha, tu mamy saruter wykuty przez panią, w której żyłach płynęła krew bogów. Jego okręte zdobienia przypominają kształtem Jormungunda, węża świata. Tyle z dostrojnych żywiołów. Bierzem! Szybkie ataki! Uuu, tak! Jak będziesz gotowy, możesz go przynieść do Ratatoska. No, fenomenalnie, mości panie. I co, zrobiło nam się tutaj przejście teraz? Nie, nie zrobiło się.
No to gdzie ja mam dalej iść? No. Uwaga na dole! Trochę za późno. Mam ostatnią prośbę do was obu. I wtedy będziemy już kwita. To, co się wydarzyło w kuźni z panią, to moja historia. W porządku? Zgoda. No dobrze już. No już nie ma co się buńczucić. Ale drybla! Może no, te dużo ich tam jest. Nie. Dobra, to jeszcze na koniec tego odcinka zrobimy sobie tego trolla. Tutaj jestem, piękna fajo! Pora się zabawić! Mało mu zrobiłem. Hej! Staw mi czoła, niedojebku! Ten ponurnik zaszył się tam na górze! Więcej tu nie było? Uderz w słaby punkt, a wszystko ładnie się zabawi. Dobra, ja znowu. Dobra, dźwięka. No, mówiłem, dźwięka. Z prawej, uważaj! No, kurczaczki. Dobra. Mam nadzieję, że robisz hałas! Jazda na trolla. Zawsze wiedziałem, że jest szalony. Świetna jest ta dzida. Urety! Chyba wystarczy mi już adrenaliny na dziś. Zbierz łupy, a ja rozstawię kraw. Szybki atak chroniczny. Uldrowa szarża. Bierę w ciemno. Dobrze, moi drodzy. Po takiej akcji z nową dzidą ruszymy w ten świat, ale ten odcinek na chwilę obecną zakończymy. Ja jeszcze raz bardzo chciałem podziękować za tak miły odzew pod odcinkami i TikTokami. No i co? Lecę nagrywać dla was dalej. Dziękuję. Do zobaczenia.